Nie jesteś pewien, czym pakować? Wejdź na www.hejro.pl. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz. Maszyny spinające, taśmy, także z logiem Twojej firmy, woraczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.hejro.pl. Bądź pewny, czym pakujesz. Tradycyjnie jak co miesiąc przed nami kolejne wydanie magazynu Hejro TV. I jak zawsze, dwójka kolejnych gości. Wraz z nami Piotr Orzuch, trener Hejro Rzeszów. Gorąco i serdecznie witamy w studiu. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie Piotrze, w szeregach ekipy Hejro nie jest Pan taką absolutnie nową twarzą. Wcześniej miał Pan już styczność z tym klubem, prowadząc m.in. kadrę U16. Tak, zaczynałem pracę w Hejro od kadry U16. No i tak zostałem do dzisiaj w klubie, łącząc praktycznie wszystkie funkcje. Od U16 po U18 seniorzy na trawie i seniorzy w futsalu. Bardzo się cieszę, że prezes Łukasz Krawczyk zaufał mnie, natomiast ja ze swojej strony robię wszystko, żeby to zaufanie odpłacić poprzez wyniki zarówno z drużyną juniorską, jak i seniorską. Weszliście na wyższy poziom grania w tym sezonie, jesteście w A-klasie. Jak dotąd taka lekka sinusoida wyników. Wiemy doskonale, że były bardzo wysoko wygrywane spotkania, były remisowane. Natomiast ostatnie spotkanie troszeczkę psuje nam całość tych wyników. No właśnie, 3-6 porażka z Budziwojem. Co takiego się stało? To wynik absolutnie hokejowy. No, jeśli chodzi o sezon w A-klasie, gdzie no, jest to sezon debiutancki, bo sekcja piłki nożnej powstała w zeszłym roku z inicjatywy Łukasza Ratuska, jak i prezesa Łukasza Krawczyka. Powierzono mi też prowadzenie tego zespołu i tak naprawdę jesteśmy w dalszym ciągu w budowaniu tego zespołu. Udało się awansować. Można powiedzieć troszkę kontrowersyjnie, bo sezon nie został zakończony, ale gdzieś tam decyzje zapadły takie, że drużyny promowane, mające miejsce, gdzie można awansować, czyli pierwsze i drugie zespoły z różnych klas, dostały awans, skorzystaliśmy z tego, jesteśmy w A-klasie. Sezon zaczął się bardzo fajnie, bo wygraliśmy w pierwszym meczu 12-0, no i okazuje się, że ta drużyna no niestety gra bardzo, bardzo słabo w tym sezonie, więc no nie tylko my wygraliśmy 12-0. A w tej kolejce również. Tak, natomiast zremisowaliśmy 2 spotkania, wygraliśmy 4. Do tej pory wyglądało to, można powiedzieć, bardzo dobrze. Natomiast już przyszedł taki właśnie mały kryzys. Myślę, przegraliśmy z Budziwojem na dosyć specyficznym boisku, bardzo niewygodnym dla wielu drużyn, tym bardziej dla nas, gdzie trenujemy na Sztucznej Murawie, gramy na Sztucznej Murawie. No i wiedzieliśmy, że wyjazdowe mecze z jakimkolwiek przeciwnikiem będą one ciężkie. Będą one ciężkie z racji tego, że są to boiska naturalne, niekoniecznie, że tak powiem, proste. Natomiast udało się już na 2 wyjazdach zapunktować. Natomiast w tym trzecim wyjazdowym spotkaniu przegraliśmy 6-3, mimo że do przerwy było 2-2 i nic nie zapowiadało katastrofy w drugiej połowie. No niestety trzeba wyciągnąć wnioski i pracować dalej. Mimo wszystko w dalszym ciągu jesteście na bardzo wysokim, bo trzecim miejscu, ustępując drużynom, które przed sezonem, zwłaszcza ta jedna ze Strzeżowa, była upatrywana wśród ścisłego grona faworytów. Teraz przed nami taki bardzo trudny terminarz, już uczulałem zawodników. Taki dwumecz specyficzny. Tak, mamy bardzo trudny teraz terminarz, bo w niedzielę już gramy z liderem, a kolejna niedziela jest to wyjazd do wicelidera, tak? Czyli nie na dówka Strzeżów. No i później kolejne 4 spotkania również z drużynami, które są, że tak powiem, w górnej połowie tabeli, więc każdy mecz będzie ciężki. Zarówno dla nas, jak i dla przeciwników, bo my na pewno
łatwo tego meczu nie oddamy, tak? Natomiast będzie to, uważam, taki sprawdzian dla mojego zespołu, żeby pokazać, na jakim etapie jesteśmy podczas budowania tego zespołu i jak dużo pracy przed nami. Myślę, że na własnym boisku będziemy zdecydowanie lepiej grać. Natomiast jeśli chodzi o mecze wyjazdowe, no to tutaj przewagę będzie miał przeciwnik z racji tego, że jest to boisko naturalne, które można powiedzieć jest naszym wrogiem. Nie dość, że musimy się zmierzyć z przeciwnikiem, to jeszcze z boiskiem, ale mam nadzieję, że z czasem gdzieś tam zawodnicy przyzwyczają się też do grania na naturalnej nawierzchni. Czy tego się Pan spodziewał, że drużyna z truskaweczków w Herbie, z Nienadówki okaże się tak wyrównanym zespołem? Bo o Strzyżowie mówiło się otwartym tekstem, mówił o tym również wiceprezes Latusek tutaj w rozmowie w poprzednim studio. Natomiast ta drużyna, no właśnie, czy to jest niespodzianka, czy też tam gdzieś po cichu można było tego się spodziewać? Szczerze mówiąc, obserwowałem drużynę z Nienadówki, z którą przyjdzie nam się zmierzyć za tydzień. Jakie mamy plany wobec tej drużyny, nie chcę o tym mówić. Już powoli sobie w głowie układam, natomiast no, wszyscy wiedzą, że jest tam grający trener Paweł Adamczyk, który ma epizod w trzeciej lidze, więc na pewno to będzie mocny punkt drużyny przeciwnej. Natomiast co do naszego planu, co do naszego pomysłu na grę w tym meczu niedzielnym, to nie chcę o tym głośno mówić, natomiast będziemy się do tego meczu przygotowywać, a zanim zagramy ten mecz, mamy jeszcze w środę Puchar Polski z drużyną z piątej ligi, Sava Sonina, więc będzie troszkę ciężki ten tydzień dla zawodników, ale mam nadzieję, że będziemy dobrze przygotowani i boisko sweryfikuje, czy ten plan, który już szykuje, zostanie on zrealizowany, bądź będziemy musieli gdzieś tam ugryźć się w język i dalej gdzieś tam pracować nad zmianami, które później w kolejnym meczu ze Strzyżowem trzeba będzie znowu się postawić wyżej notowanym zespołem. Spotkanie z Wisłokiem Strzyżów także poniekąd obłożone trudnościami natury technicznej. Rywale nie wykazują się zbytnią wyrozumiałością względem Hejro, a Pan jako osoba również związana z futsalem, myślę, że tego dnia musiał się wykazać zdolnościami bilokacyjnymi, żeby pojawić się w dwóch miejscach jednocześnie. Zgadza się. Już tutaj prosiłem Łukasza Latuska, żeby skontaktował się z zarządem Wisłoka Strzyżów odnośnie zmiany terminu bądź godziny meczu z racji tego, że już właśnie 20 września rusza pierwsza liga futsalu, w którym oczywiście też jestem trenerem. I żeby to wszystko dogodzić, to po prostu no, trzeba troszkę się nagimnastykować. Natomiast no, Wisłok Strzyżów nie poszedł nam, że tak powiem, na rękę. Jest to też normalne, tak? Więc też nie będę drużyny gdzieś tam wychodzić z taką inicjatywą, żeby komuś tam dogodzić, tak? Ustawiają chociaż to był fair play, mogliby. Mogliby, tak? Ale to nie jest, że tak powiem, obowiązkowe. No, niestety oni grają w każdą niedzielę o tej samej godzinie, więc spodziewaliśmy się też, że gdzieś tam nie zmienią tego. Natomiast udało się też zmienić godzinę meczu Polkowic na godzinę 14. No i niestety tego dnia będę musiał, że tak powiem, bardzo szybko przeskoczyć z Tyczyna do Strzyżowa, żeby poprowadzić dwa zespoły, oby do zwycięstwa. No, można by powiedzieć, że trochę szkoda, no ale cóż, siła wyższa i podejście, być może jakaś forma obawy przed tego. Możliwe, że tak jest, ale no to się okaże, czy rzeczywiście udało im się, że tak powiem, rzucić nam płody pod nogi. Natomiast myślę, że i jedna, i druga drużyna wyjdą na boisko zmotywowani, a ja nie będę musiał się gdzieś tam nerwowo przeżywać ten cały dzień, tak?
więc liczę, że i jedni, i drudzy w tym dniu zdobędą pełną pulę. Póki co Młodzież Rzeszowa. Trzeba przyznać, że macie naprawdę bardzo ciekawy zespół, zawodnicy z dość dużym potencjałem jak na tą grupę, na tą klasę rozgrywkową. Jeśli chodzi o zespół, no to ja jestem bardzo zadowolony, że mam tak szeroką kadrę. Każdy zawodnik jest dla mnie bardzo ważnym ogniwem. Wiadomo, że mogę wpuścić 11 tylko na boisko, mogę zabrać tam jeszcze tylko 18, a mając kadrę 27-osobową, bo dołączył w ostatniej chwili do nas jeszcze jeden młodzieżowiec, już jest kadra 27-osobowa, to niestety no nie wszyscy mogą być powołani, tak? Ale przeważnie jest tak, że dwóch, trzech zawodników po prostu muszę gdzieś tam odstawić na bok, tak? A pozostali zawodnicy z racji różnych swoich osobistych spotkań rodzinnych, czy tam jakichś innych spraw, z pracą na przykład związaną, nie mogą po prostu być na tym meczu, więc gdzieś tam te 4-3 osoby już wcześniej zgłaszają niedyspozycję, natomiast pozostałe osoby są cały czas w gotowości. Natomiast mówię, w protokole mogę wpisać 18, więc gdzieś tam 2-3 zawodników zawsze muszę postawić. Natomiast bardzo dużo też rotuję składem, więc w miarę możliwości każdy dostaje szansę. I do tej pory wyglądało to dobrze, natomiast ten ostatni mecz no, nam nie wyszedł, tak? Ale to też nie da się wszystkiego wygrać, tak? Gdzieś tą porażka musiała nastąpić, no i nastąpiła w 7 kolejce. I mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu, które zazwyczaj mamy w poniedziałki online, gdzie analizujemy poprzedni mecz, to tak samo dzisiaj o godzinie 20 będzie spotkanie z zawodnikami i sobie ten mecz po prostu omówimy, wyciągniemy wnioski i już jutro na treningu skupimy się na przygotowaniu do środowego meczu, a później już do meczu ligowego z Nienadówką. Tabela A-klasy bardzo mocno spłaszczona. Widać, że jest podział na ten trzon, jak gdyby, który wiedzie prym w rozgrywkach i tak zwany ogon. Na szczęście Wy jesteście w tej pierwszej grupie. Tak, od samego początku mówiłem, że 3-4 kolejki pokażą, kto o co będzie grał, tak? No i tak wcale się nie myliłem, chociaż są zespoły, które jeszcze też mają szansę gdzieś tam powalczyć o te wysokie lokaty. My oczywiście nie mamy jakiegoś sprecyzowanego celu, tak, że musi być awans. Oczywiście gramy o 3 punkty w każdym meczu, tak? Po rundzie jesiennej będziemy wtedy rozmawiać, tak? Zobaczymy, na którym miejscu zakończymy rundę jesienną i wtedy będziemy też wiedzieć, założymy sobie cel, tak? Na drugą rundę i na koniec sezonu, o co będziemy walczyć, tak? Ja myślę, że pierwsza szóstka, myślę, że spokojnie powinniśmy to miejsce zająć, tak? Jeżeli się uda zająć jedno z dwóch miejsc promowanych awansem, super, tak? Natomiast nie jest to, nie narzucam presji zawodnikom. Wychodzimy po prostu na każdy mecz, tak aby ten mecz był właśnie o wszystko, tak? I zawodnicy po prostu wychodząc na ten mecz muszą walczyć o te 3 punkty. I jestem ogólnie zadowolony z poczynienia mojego zespołu, który do tej pory ugrał 14 punktów, jak na debiutancki sezon. Uważam, że jest to wynik bardzo dobry, ale myślę, że jeszcze tych punktów nazbieramy do końca tej rundy i zobaczymy, jakie miejsce zajmiemy. Pan trenersko cały czas rozwija swój warsztat. Tak, idę z duchem czasu i nie jest tak, że ja gdzieś tam leżakuję i no cały czas czytam dużo, bardzo dużo materiałów, jak tylko jest możliwe, jeżdżę na konferencje trenerskie i no cały czas się rozwijam, tak, korzystam z różnych przyborów, chociażby ProTrain App, dziennik trenera online, czy kamizelki Ludmo, gdzie mierzymy dystans, prędkość,
sprinty, ogólnie jak zawodnik pracował w danym meczu i gdzieś tam na podstawie tych danych układamy razem z Radkiem, który dołączył do sztabu, obciążenia treningowe po to, żeby zawodników wnosić na wyższy poziom, tak? I to owocuje, bo zawodnicy mają tą świadomość, czy przepracowali dobrze w danym meczu, czy nie, czy na jakim poziomie pracowali. Wszystko niestety, no nic się nie ukryje, tak? Nikt mi nie powie, że dużo pracował w danym meczu. Ja to wszystko mam na papierze, więc myślę, że taka forma kontrolowania zawodników, mimo że gramy w A-klasie, uważam, że jest bardzo ważna. I tak jak powiedziałem, no idę z duchem czasu i korzystam z takich sprzętów, jeżeli są dostępne na rynku i możemy z tego korzystać, to jak najbardziej korzystamy. Na koniec pytanie ciężkie dla trenerów, bo zawsze przed sezonem pojawiają się skargi kibica, gdzie wskazywana jest ta gwiazda zespołu. Czy trener pokusiłby się o wskazanie takiego zawodnika w ekipie Hejro, czy raczej mówimy ogólnie piękny monolit? Jeśli chodzi o zawodników, to wszyscy zawodnicy są dla mnie ważni. Każdy dokłada swoją cegiełkę, w mniejszych ilościach punktów, większych, ale każdy zawodnik, raz, że szeroka kadra powoduje mega dużą rywalizację na treningu, więc nie ma możliwości, żeby zawodnik gdzieś tam spoczął na laurach i miał pewne miejsce w składzie, tak? Na każdym treningu każdy walczy o skład, tak? I nikt nie ma zagwarantowanego miejsca w składzie, więc o to miejsce trzeba powalczyć. Niestety nie, jedni grają mniej, drudzy więcej, z racji tego, że no, tylko 11 może grać, a 18 może być powołanych, ale do tej pory z tych 27 zawodników wszyscy zagrali. Wszyscy zagrali, jedni mniej, drudzy więcej. Myślę, że do końca tej rundy, do końca, na razie mówimy o tej rundzie, to do końca tej rundy myślę, że każdy sobie poprawi swoje statystyki minutowe, bramkowe i tak dalej. Myślę, że każdy z tych zawodników będzie mniej, drudzy więcej zadowoleni, ale niestety no, taka jest hierarchia w zespole, że no, niestety nie wszyscy mogą, bo mam po dwóch, trzech zawodników na pozycję, więc gdzieś tam ta rotacja jest, ale no, też nie mogę w każdym meczu zmieniać całą jedenastkę, tak? bo to nie o to chodzi, ale po trzech, czterech zawodników co mecz jest zawsze zmienianych. Drodzy Państwo, myślę, że następne kolejki w A-klasie na razie będą do bardzo emocjonujących. Tak jak mówiliśmy, praktycznie dwa spotkania na szczycie A-klasy. Śledźcie A-klasę, natomiast moim pierwszym gościem był pan Piotr Orzuk, trener w klubie Hejro Rzeszów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie jesteś pewien, czym pakować? Wejdź na www.hejro.pl. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz. Maszyny spinające, taśmy, także z logiem twojej firmy, woraczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.hejro.pl. Bądź pewny, czym pakujesz. Czas na drugą odsłonę magazynu Hejro TV. No i kolejnego gościa, Przemysław Dzięgiel, kapitan Hejro Rzeszów. Witamy w studiu. Witam. Przemku, jak oceniasz możliwości zespołu Hejro w trwającym obecnie sezonie A-klasy? Wszak to wy jesteście głównymi aktorami, znamy już opinię trenera. To znaczy tak, przed sezonem nie zakładaliśmy sobie celu, na którym miejscu się znajdziemy. Naszym celem jest, żeby w każdym meczu grać jak najlepiej, rozwijać się i oczywiście wygrywać te mecze. A gdzie będziemy po ostatnim meczu, to zobaczymy. Aczkolwiek sam po cichu tak liczę na awans i myślę, że jesteśmy w stanie to zrobić. Oczywiście przy odpowiednim nakładzie pracy, no i oczywiście szczęściu. 7 kolejek za wami, wiadomo, można teoretycznie to rozkładać na czynniki pierwsze, ale na chwilę obecną jest, myślę, całkiem sympatycznie, jeśli chodzi o ten wymiar sportowy.
No, zaczęliśmy lepiej niż miało to miejsce rok temu w B-klasie, bo zgromadziliśmy więcej punktów na ten moment. Drużyna wtedy była w całkiem innym momencie, bo dopiero się zbieraliśmy, docieraliśmy się, uczyliśmy się siebie ze sobą grać. Teraz już mamy to doświadczenie troszkę większe. Gramy z zespołami, które mają już troszeczkę większe doświadczenie na boiskach A-klasowych, ale wydaje mi się, że na tle tych drużyn prezentujemy się dosyć dobrze. Dorobek punktowy też jest dobry, troszeczkę boli wczorajsza porażka z Grunwaldem 6-3 na ich boisku. Ale słyszałem, że warunki były ponoć fatalne, jeśli chodzi o rozgrywanie tego spotkania. Wiadomo, ta murawa, ta nawierzchnia, to boisko. Warunki były dla obu drużyn takie same, z tą różnicą, że Grunwald grał u siebie. Boisko jest bardzo małe. Oni świetnie umieli wykorzystać atut swojego boiska. Dla nas to było całkowicie co innego, bo my gramy na dużym boisku z naturalną nawierzchnią, gdzie nawierzchnia jest jak stół, piłka się idealnie prowadzi, pełna kontrola. Wczoraj mieliśmy z tym problem. Gospodarze wykorzystali atut swojego boiska. Na pewno zasłużenie wygrali, nie ma co mówić. Pierwsza porażka w A-klasie, no musiał przyjść ten moment. Może lepiej, że teraz, a nie później. 7 kolejek rozegranych już przez ekipę Hejro Rzeszów. Powiedz, czy można już w tym momencie pokusić się o jakieś typowanie tego absolutnego topu w tej lidze? To znaczy, no, wygląda na to, że 2-3 drużyny prezentują równy poziom, ale w tym roku liga jest tak długa i jest wiele meczy i myślę, że na ten moment nie ma co typować tutaj faworytów czy drużyn, które będą przewodzić w tej tabeli. Myślę, że to jest jeszcze 7 kolejka, to jest jeszcze za wcześnie. W klubie macie stworzone, myślę, bardzo dobre warunki. Powiedz, co ciebie zaskoczyło tutaj od strony organizacyjnej najbardziej na plus? Najbardziej. Ogólnie dużo rzeczy. Dużo rzeczy. Całokształt jest fajny, zaczynając od zarządu, od prezesów, którzy stworzyli nam świetne warunki do treningu, do gry. Idąc dalej, trenera, który no, jest mega profesjonalistą i daje z siebie zawsze 150%. Przechodząc dalej do zawodników, z czym muszę powiedzieć, że nie spotykałem się lub rzadko spotykałem się z takim zaangażowaniem na takim poziomie rozgrywkowym, no bo nie oszukujmy się, była to B-klasa, teraz jest A-klasa, a zaangażowanie jest takie, jak co najmniej jakbyśmy grali za duże pieniądze, bo naprawdę frekwencja na treningach to jest, były treningi, że było nas 26, 23, 20, 18 to jest norma, jak jest 16 to trener już jest zły, że jest mało. No i cały czas się rozwijamy, jakieś nowinki techniczne. Niedawno został zatrudniony trener od przygotowania motorycznego. Co mówić? Po prostu całokształt mi się podoba. Podoba mi się ten projekt całego Hejro, nie tylko Hejro tej sekcji piłki nożnej, ale też futsal, jest też beach soccer, jest akademia. Myślę, że to wszystko idzie w dobrym kierunku i dlatego tutaj jestem. Wiceprezes Latusek mówi, że macie jakiś tam tytuł do zgarnięcia, jeśli chodzi o ekipę Hejro. Wiadomo, dzik to brzmi dumnie. Tak, jest prowadzona klasyfikacja dzika sezonu. Jest to nagroda dla zawodników, którzy wykazują się największym zaangażowaniem, no i też formą piłkarską, sportową. Jest tam
wiele czynników, które są oceniane. I myślę, że to jest jakaś tam dodatkowa motywacja, ale to tylko tak w tle, coś w stylu zabawy, bo nikogo tutaj nie trzeba jakoś bardzo motywować, bo każdy podchodzi do tego z pasją, po prostu to jest nasza pasja i robimy to, bo lubimy, nie trzeba nas jakoś dodatkowo motywować. Przeglądając internet i przygotowując się do wywiadu z Tobą, sezon 2007-2008, 2012-2013 spędzasz w dębickim Iglopolu. Powiedz, czy przyglądasz się, śledzisz poczynania aktualnego wicelidera czwartej ligi? No pewnie, jestem z Dębicy, wychowałem się tam, Iglopol był moim pierwszym klubem. Przechodziłem wszystkie szczeble od trampkarza do drużyny seniorskiej. Tam przeżywałem piękne chwile, przeżywałem też gorsze chwile. Mam nadal tam kolegów, przyjaciół, zawsze Iglopol bliski sercu i oczywiście, że śledzę i cieszę się, że dzieje się tam tak dobrze. Że grają swoimi wychowankami, mimo to, że grają wychowankami, potrafią pokazać dobrą piłkę i być na tej pozycji, na której teraz są. To dobra, to w takim razie teraz konkretnie, to czym przyciągnęło Cię Hejro Rzeszów tak definitywnie, bo wiemy doskonale, że prezes Łukasz Krawczyk ma dar do przekonywania. Do Hejro trafiłem przez przypadek, kiedy sekcja piłki nożnej była tworzona. Ktoś tam szepnął, że coś takiego się pojawiło. Ja mieszkam w Rzeszowie stosunkowo niedługo, bo będzie chyba 2 lata. Pomyślałem, że zbliża się ta 30. Zdrowie jeszcze dopisuje i chciałbym jeszcze pokopać na dużym boisku. No jakby Hejro pojawiło się jakby z nieba i zaczęło się wszystko z przypadku, a później to już były moje świadome wybory, że jestem tu nadal i chcę pozostać na dłużej. Ciężkie 2 spotkania teraz przed Wami, bo i Plantator, i Wisłok, tak się poskładało, że i lider, i wicelider w kolejności. Powiedz, jak mentalnie podejść do tego dwumeczu, który może okazać się dla Was bardzo ważny. Po prostu musimy podejść do tych meczy bez kompleksów. Wiemy już dobrze, że potrafimy dobrze grać w piłkę i potrafimy wygrywać te mecze. Jesteśmy mocni i jeśli nie zje nas trema, to nie obawiam się o wynik. Czy Ciebie nie ciągnie czasami gdzieś tak z tyłu głowy do tego, żeby swoich sił popróbować w halówce? Bo wiemy doskonale, że Hejro wielosekcyjne i też czasami są takie transfery pomiędzy sekcjami. Próbowałem ostatniej zimy, to był taki pierwsze spotkanie z futsalem tak naprawdę, bo wiadomo, na hali grało się od lat, ale to była tak zwana piłka halowa, a futsal to jest całkiem co innego, to jest bardzo wymagająca dyscyplina sportu. Wystąpiłem tam w kilku meczach w drugiej lidze, w rezerwach Hejro. Myślę, że na tej drugiej lidze poprzestanę. W pierwszej lidze nie grają chłopaki, którzy mają do tego predyspozycję i którym to dobrze wychodzi. Ja lepiej się czuję na trawie, a w zimie, żeby nie zatracić tej poczucia rywalizacji, bo to lubię, to występuję w meczach w drugiej ligi. Zdać się, z którymi chłopakami z ekipy Hejro nawiązaliście taki najlepszy flow, jeśli chodzi o relacje, niekoniecznie tylko boiskowe, może i poza. To znaczy, jako kapitan powinienem te relacje mieć z wszystkimi dobre i z mojej strony tak jest. Myślę, że się nie mylę, ale oczywiście wiadomo, jest ekipa tych starszych, bardziej doświadczonych zawodników i z nimi tam jakoś bardziej spotykamy się może po meczach, po treningach bardziej prywatnie, ale w czasie meczu, w czasie treningów
Nie widzę u nas żadnych podziałów na jakieś grupy młodsi, starsi, zawodnicy z Rzeszowa, spoza Rzeszowa. Nie ma czegoś takiego na boisku, na treningu jesteśmy jedną drużyną. Jak ta siódemka się nowych graczy wkomponowała w skład? No, długo trwało, aż pokażę swoje jakieś tam możliwości, ale teraz w tym momencie mogę powiedzieć, że to były naprawdę bardzo dobre wzmocnienia. I myślę, że jeszcze wiele mogą nam dać. Drodzy Państwo, Przemysław Dzięgiel, kapitan Hejro Rzeszów, drugim i zarazem ostatnim gościem dzisiejszego magazynu Hejro TV. My zapraszamy bardzo serdecznie do tego, abyście dzielili się z nami pytaniami, opiniami, które będzie można oczywiście umieszczać w opisie do dzisiejszego komentarzach do dzisiejszego filmu. Natomiast wszelkie pytania do następnych gości również prosimy kierować na stronę Hejro. Jesteśmy otwarci. Mamy nadzieję, że również i te pytania będą wykorzystane w kolejnych edycjach. Dziękujemy za przyjęcie do studia. Paweł Bukała, do usłyszenia. Nie jesteś pewien, czym pakować? Wejdź na www.hejro.pl. Znajdziesz tu wszystko, czego potrzebujesz. Maszyny spinające, taśmy, także z logiem Twojej firmy, woreczki foliowe, folie stretch, klamerki oraz zapinki. www.hejro.pl. Bądź pewny, czym pakujesz.